Witam serdecznie, ja nazywam się Piotr Molarski, reprezentuję firmę IGP Polska. Dzisiaj znajduję się na plantacji jęczmienia ziemnego Arten, znajdującej się w miejscowości Urbanowice, a plantacja należy do gospodarstwa rolnego Frujki. Arten jest nową odmianą w naszym portfolio. W Niemczech została zarejestrowana w 2021 roku, a wyróżniła się grubością ziarna, za co dostała najwyższą notę. Nie jest to jedyna cecha oczywiście tej odmiany. Wyróżnia się na pewno wysoką odpornością na łamliwość źdźbła oraz na wyleganie. Jeśli chodzi o sprawy chorobowe, to na pewno wysoka odporność na rynchosporiozę, wysoka odporność na rdzę żółtą. No i oczywiście nie wspominam tutaj już o tolerancji czy wysokiej odporności na żółtą karłowatość i jęczmienia, bo tą odporność powinny już mieć wszystkie jęczmienia na rynku. Mrozoodporność została oceniona w przypadku tej odmiany w Coboru na 4,5, więc myślę, że jest to wynik również godny odmiany. Jak widać po roślinach, na pewno można powiedzieć, że jest to odmiana średnio późna do późnej. Więc na pełną dojrzałość na tej plantacji, w tej lokalizacji poczekamy jeszcze chwilę. Na pewno z wielką niecierpliwością, bo jesteśmy ciekawi tego, jakie rekordy plonowania będzie można tu uzyskać. Jeśli chodzi o dostępność samej odmiany, odmiana na pewno będzie dostępna w firmie Flora, więc jeżeli ktoś będzie zainteresowany, to warto już teraz pytać przedstawicieli handlowych, czy udać się do punktów handlowych firmy. Bardzo dziękuję, z mojej strony to wszystko i do zobaczenia.